Hej, brat. Blaskład. Jest starting. Górkę na latarnię. Coś będzie. Ale odgłosy teraz takie jakieś wyraźne. Ale zwierzęta są. Łuk, mamy łuk. Niebieska flara. O, drewno, dobrze. Dobra, spieprzyć stąd. Na latarnię mamy łuk. Może tu ich nie będzie. Jak tu z widocznością? Czy ten napis troszkę drażni? Na B.
bierze. No idź. Kurczę, szybko ten czas leci. Już tylko 11 minut. Co tu ciekawego widać? Ognisko. Trzeba będzie tam przejść. Ono chroni przed tym stworem podobno. Dawaj jakieś światło. Zbieranie. Dwie książki. Chyba też. Broń. Tego nie chcę. Narzędzia może się przydadzą. No. Zamknięte. Cześć, Cruise. Co tu mamy na latarni? O! Ubrania wpadają. Nie, trzeba mi metalu, chyba mi się nie przyda. Tu zawsze gdzieś nabój był. Jest. Chyba tyle. Dobra, trzeba uciekać. Gdzieś tam widziałem ognisko, czyli to jest w stronę statku. To trzeba wiać. Już tylko 8 minut, ale ten czas leci. Jak się tak gra bez limitu, to tego nie widać na teraz. Jeszcze zapałki tu leżą. No i jak poszło? Ja w sumie nie wiem za bardzo co jak. Znaczy, o co chodzi z tymi znakami, bo nigdy, jak weszły te malowania, to nigdy tego nie używałem. Gdzieś tu było ognisko. Tam jest, dobra. Trupek co ma? Szalik? Nóż ma. Dobrze, można wilka. Czekaj, to może bym to ubrał, tak zbieram. Co ja tam jeszcze mam? Szalik? On chyba nie jest lepszy. Na razie zostaw, kurtka może być, koszula druga, jakie te rękawice słabsze, jeszcze drugie spodnie, jest ok, ile mam? Minus 3, a to cieplutko. Gdzie to było? Tam gdzieś. No i fajnie wrażenia. Znaczy tu w sumie oni pokazali, bo na tym screenie miałem startowym, jak on wygląda mniej więcej. Chyba, że to nie jest on. Te ogniska chronią przed nim niby, tylko na jakiej zasadzie. 15 minut zanim on wejdzie w region. Tymi szprejami coś można go w balona zrobić, tylko jeden jest znak, który go przyciąga, ale na jakiej zasadzie, że co? Cześć, Paweł. Słaby? Wilk. Tam wilk? Co ty? Na morzu?
statek iść. Zobaczę koło tego ogniska, co najpierw tam jest. No, tam może być. To chyba jest na przetwórni. Nie wiem, czy ja będę chciał na przetwórnię iść. Jak już czasu mało. O, balaklawa. Karteczka. Daj tą kartkę. Takich 10 kartek trzeba znaleźć ponoć. Jak tam z ciepłem grzeje się? Może bym tą herbatę podgrzał? W sumie gdzieś muszę namalować ten znak, żeby go przyciągnąć. Tam mgła podobno zabija te zwierzęta też. Łuk znalazłem już z jedną strzałą. W razie czego mam czym walczyć. Ej, coś warczy. Albo to wiatr był. Słyszałem jakiś dźwięk dziwny. No możliwe, że to od statku te dźwięki. Co tam jest? Nic. Kiedy mnie zabije? Szmatka się przyda do reparacji, chyba że tu nie będzie za bardzo czasu na reparację. Tu nie było zawsze tego pojemnika. O, lampa. Przyda się. Kolejna czapka, tych czapek kanadyjskich widzę sporo tu. Coś było też, że mgła zatruwa jedzenie. Tylko nie wiem, to co noszę w plecaku też. To by było trochę głupie. Czyli co, trzeba jeść na bieżąco wszystko. Amunicji dużo znajduję, tylko musiałbym ją chyba rzucać ręcznie. Chipsy. Chipsy to są z tego poprzedniego eventu. Dobra, niech będzie podpałka. Zaraz się przeciążę. Tu węgiel można zebrać, ale to widzę, że z temperaturą tu raczej nie ma problemu, no ale... Planuję czytania. Trzy minuty już. Dobra, to najpierw taka testowa, zobaczymy. Przy tym ognisku go testuję, co on tu będzie robił, bo ono jest niby ochronne, no ale co, przyjdzie i będzie czekał? Kurczę, gdzieś syreny wyją za oknem. Szybko ten czas, to już faktycznie 15 minut minęło. Nie ma tu nic, tu trup był zawsze. Złom. Dobra, nie ma czasu. Nie wiem, czy czekać tu koło ogniska, a może bym mu namalował znaczek wabienia. Co tam przyjdzie? Jak to się nie odbywa? To oni mi zaznaczyli, czy tylko przez to, że tu przyszedłem, to mam ognisko? Zostać przy tym ognisku.
podkryć zupę. Dobra, bentonu na przykład. Ja nie wziąłem tej kartki. Dobra, koniec. Wyrzuć te. Żebym zrobił pochodnie. Czas w miejscu stoi, z tego co widzę. Sekund. Co to wabienie tak schodzi? Czyli za wcześnie to zrobiłem. A 10 minut, co znaczy do mgły? Dobra, to może będę uciekał po prostu, tylko zaraz straciłem orientację. Tylko tu będą wilki, pójdę tak jak przyszedłem. Słyszałem tylko tipa, żeby nie męczyć się, nie sprintować tak. Bo się może przydać. 3, 2, 1 i przyszedł. No i gdzie on jest? Tam przyjdzie? O, tam coś widzę. To jest on? Coś na niebie. Gdzie ja jestem? Zgubiłem się. A czekaj, dobra, ale ryzykownie. Tu wilki mogą być. Nie w tą stronę poszedłem. Powstrzymywanie mgły, jestem trzeci znak. Ta 8 minut to jest czas nadejścia mgły. Chyba. Kamienia nie mam żadnego, ale mam łuk, dobra. Nie miałbym jak wilka odstraszyć. Od ogniska. Dobra, idź drogą, bo się zgubisz. Czy koło kościoła? Koło kościoła pójdę. A nie, tu jest kopalnia już. Tak? A nie, to już jest wyjście, dobra. Ale dawno nie grałem w to, już nie wiem co gdzie jest. Ale on nie wie, gdzie jestem na razie. To wabienie jak się skończy, to wtedy będzie już za mną szedł prawdopodobnie. Kurczę, to ja idę jednak do kościoła dopiero. To daleko, do wyjścia. Jakieś wilcy są, nie wiem, wpaść do kościoła? Może duchy do kościoła nie wejdą? Nie wiem, czy będę miał okazję spania. Już jest przeciążony. Co ja noszę takiego? A mam dwa śpiwory, dobra. Jeszcze mam koszulki. Ten też ma śpiwory. Szuka mnie. Jak się skończy wabienie, to mnie znajdzie. Dobra, wyrzucę trochę opału, bo tak widzę, że chyba nie będziemy za wiele palić. Gdzie ten opał? To... Bo chyba nie ma za bardzo czasu na ogniska. Dobra. Nie przejdę. Idę tylko...
spalni. Ale 100% czego? Zwabienia? Jeżeli ja go tam zwabiłem, to jest daleko, zanim do mnie dojdzie. Teraz mam 6 minut do przejścia mgły, która zatruwa. Dobra, nie męcz się, bo jak go spotkam, to nie będę miał jak uciec. To wiem, to wabienie trzeba jak najpóźniej odpalić. Tuż przed. Przed nadejściem. A w kopalni co? To się liczy jako ta. Może zaszprejuję tutaj. Spróbuję, co to będzie. O, zniknęło. Zniknął ten czas mgły. Ej, tu się coś zmieniło, nie było takiej głody. Mam tego antyseptyka. Spać mu się chce? Czyli ta mapa będzie już skończona. W sumie to poczekam, żeby wykorzystać czas na niej, bo i tak już tu nie wrócę. Jakby się miał zbliżać, to do kopalni. No jeszcze sprawdzę, jak to wygląda. Choć w sumie nie wiem. Halo, jesteś tam. Czy jak wejdę do kopalni, to on za mną pójdzie? Co skręcenia ryzyko? Wyrzuć trochę węgla. Co, zepsułem grę? Nie ma żadnego wskaźnika. Jednorazowe na jedną mapę. Jak tam temperatura minus 6? A ja mam coś do ubrania jeszcze? Coś znalazłem, przecież drugą tą. O, balaklawę przecież miałem. To jest lepsze, to wyrzuć. 03, 03. To załóż. Tu nic już. Dobra, on tu nie wie. Jak tam dojść? O, jest 12 minut od nowa. Do mgły. Ja ciekawy, czy jakbym na przykład poszedł spać teraz, to on by mnie dopadł? I kopalnia, jak jest traktowana. Przecież to nie jest ekonowa mapa chyba. Nie, to trzeba czas nabijać, póki jest opcja. Może zapalę ognisko?
słyszę go. Teraz już wycwanili się, nie ma takiego losowania jak przedtem. Jak znajdziesz jakąś pozycję, to masz cały czas dobre pochodnie. No i czy ten czas 9 minut też jest z nim coś związany, czy to tylko o mgłę chodzi? Jeżeli to raz się użyło na wszystkie mapy, no to już trochę zepsułem. Trzeba będzie w innych. Słyszę coraz głośniej jakieś dźwięki. Dobra, jak będzie 5 minut do końca, to wychodzę już i czekam na niego. Kroki słyszę. Takie dudnienie. Widzi mi się chce, ja mam coś do picia? Łazi. Słyszałem tylko, że ten drugi znak to w ogóle jest bezużyteczny. Ten, który ma go niby odstraszyć na chwilę. Ej, słyszę jakieś... Który ma przyjść, czy on lata, czy przychodzi po ziemi. Ale już coś się zaczyna głośno. Na jakiej zasadzie on szuka, czy wie gdzie jestem i po prostu idzie cały czas? Czy gdzieś krąży i jakiś ślad próbuje znaleźć? Dobra, wchodzę do kopalni.
No właśnie, to musi przyjść naokoło. Bo liny nie ma, to się nie wespnie. On tu na dole chyba chodzi. Gdzie ja startowałem. Dobra, idę. Trochę czasu zyska. Jest dalej dźwięk, czyli to się zalicza do tej mapy jeszcze. A nie, bo zniknął licznik. A po co mi ta linka? O, to się przyda akurat. Słychać jego kroki dalej. Nie pamiętam tych. Jest. Ej, czemu ja się do niego zbliżam? To troszkę chyba spieprzyłem sprawę. Czy on będzie też na tamtej mapie? Jak tak, to po mnie. O, teraz się oddalam. Kurczę, już nie pamiętam tych kopalń. Teraz się zbliżam do niego. Nie, ja się cofam. Zabłądziłem w kopalni, poważnie. Tędy na pewno. Przeszedłem? Nie no, tu już byłem. Dobra, zginę. Tu już byłem. Czyli tam trzeba było iść. Co, mnie zje w jaskini? Tak, tam przed tym niepotrzebnie wszedłem. Koniec gry. Wstawaj. Zmęczony idę, czyli to się zalicza do tamtej mapy. Widzę go, ale się oddalam. Nie widzę. Ale jakim sprayem? Ten drugi, zanim wyszprejuje, to on mnie zje. Chociaż teraz się oddalam, dobra jest. Do wyjścia dojść, nie wiem, czy tu wilki teraz nie wypadną na mnie. Czemu ja nic nie odpoczywam teraz? Nie ma jakiegoś zastrzyku. Czyli dopiero na Coastalu będzie reset. Co no, chłopie? Gdzieś tu jest takie ognisko zielone. Nie, to on nie jest taki szybki znów, tylko trzeba wyleczono niepokój. A to miałem jakiś niepokój? Przez to nie mogłem sprintować pewnie. Trzeba od razu iść spać. Zniknął licznik.
jesteś. Ciekawe, czy on kucnie. Cześć, Piotrek. No, teraz dopiero to czytałem, tam Paweł. Też się pogubiłem w pewnym momencie, bo tam się dwa razy kucało w tym przejściu. Idzie? Trzeba trochę czasu nabić, jak jest okazja. Może coś jeszcze rzucę. Po co mi dwa noże? Tak. Po co mi tego tyle? Tak wszystko zbiera. Dobra, jeszcze to wypij. Wodę trzeba robić. O, zaczyna dźwięk, znów mnie znajduje powoli. Trzeba będzie szybkie spanie zrobić. Na nowej mapce. O, tu trochę czasu zyskałem. No, to godzinę to będę miał po kostalu pewnie. O, gdzie? Spadaj, zaczął sapać. Dobra. Ej, dalej jest. To on cały czas jest na chodzie? Nie resetuje się po mapie? Nie tak to miało być. Dobra, idź drogą. To inaczej to miało być. Miał 15 minut na przygotowanie. Jest tam chyba ognisko. Coś się błyszczy. Idę do niego. Może przy ognisku ucieknie. Może o to chodzi. Tu jest też ognisko. Coś też błyszczy. Gdzie to jest? To jest na wyspie tej pierwszej. Na drugiej wyspie. Ej, to ja już... To jak pójdę spać w jakimś domu, to on mnie zje. No i tyle w temacie, nie? Chyba, że spać przy ognisku zielonym. Jak on nie może mnie tknąć tam. To zanim ja dojdę do ogniska. Miałem tu zamiar w chacie spać. Ej, nie masz pistoletu? Siekierkę masz? Nie. Dobra. No bo trzeba tu spać, żeby odpocząć. Na drugą wyspę muszę aż dotrzeć. Na tą zajęczą. Ale tu chyba też było ognisko, coś tam błyszczało. Właśnie nie wiem, przedtem były, ale nie zauważyłem, jeszcze ani jednego nie widziałem. Tu powinny być przy tym, chyba że ich ograniczyli ilość. No bo znów by było przypał, jakbyś uciekał przed stworem, a wpadał na wilki. No bo teraz mi czasu nie odlicza na tej mapie. Tam coś jest, jeleń. On żyje. No nawet się nie zatrzymuję chyba w tej chacie, bo... Wydaje mi się, że nie dorwie. Tam gdzieś wyjął. Pójdę chyba dołem, nie wiem czy do chaty wchodzić. Nie ma sensu. Zapalę ognisko. O, chyba jest też tam. Zapalę ognisko przy tamtym. I się zagrzeje, jak węglem dobrze napalę. Boję się iść tu na górę.
No taki event halloweenowy, nowy. Halloweenowy, nowy się zrymował. Czy jakiś stwór goni, mgła. Wypełnia te mapy kolejne. Trzeba przed nim uciekać. Ja, że nie to i to tam. Gdzie to jest? No na tej wyspie. Ale jak ja to widziałem stamtąd? Przez skały? Dziwnie to wygląda. I trzeba przeżyć przynajmniej godzinę na odznakę i... na drugą odznakę chyba znaleźć 10 tych karteczek, którą ja jedną znalazłem przy tamtym ognisku. To nie wiem, czy te karteczki to jest realne. Jeżeli na każdej mapie jest jedna, najpierw trzeba... Tylko, że te ogniska widać, one chyba są z każdego punktu widoczne. Bo przecież ja to widziałem od razu po wejściu na mapę praktycznie. To jest takie... prześwietla wszystko chyba. Hipotermia, a ja idę prosto w... Sprintu nie mam, oka nie mam. Nie mam nic, może w chacie, tutaj w tej chacie czasem karabin był. O, na wyspie tu na początku chyba jest. Na górce, czy koło domu bardziej, nie, na górce. Na początku wyspy. I tu też teraz mgła, dopiero po jakimś czasie, po 15 minutach pewnie się pojawi. No cały czas w ruchu trzeba być po prostu i chyba demon nie nadąży. Nie ma karabinu, jest napój biorę. Czaszka? Taka jak na tamtym evencie, nie trzeba mi do czyszczenia, bo nie mam co czyścić. Nie chcę gazety. Taka mina mogę wziąć. Dobra. Idźmy. Przynajmniej łup mam. Z jedną strzałą. Amunicji trochę znalazłem, ale... Nie, tu jest zaraz na początku wyspy. To co, odwiedzę jeszcze? Kurczę. Nie wiem, czy iść tam koło... tutaj. Koło wieży obserwacyjnej. Nie chcę mi się aż tak przedzierać. Mogłem tu do tej chałupy chyba zajrzeć, bo coś się uspokoiło i tu się prześpię. Bo tu chodzi o czas realny, więc jak ja będę spał, to się szybko przewinie. Nie powinien do mnie dojść. Przy tym ognisku jest bez odstraszanie. Aha, tylko jak pasek się skończy, to pewnie muszę stąd iść. O! A nie. Nie no, co mi tyle szprejów. Dobra. Ubierz to. To chyba mogę wyrzucać te inne rzeczy, bo przecież tu nie ma czasu na jakieś reparacje czy cokolwiek takiego. 0404, to też wyrzuć. To wyrzuć. Załóż to. To jest lepsze, 1508. To czemu ja taką zepsutą noszę? Okej. Tylko spać bym musiał pójść. To idę do... Aha! Czyli to ognisko i on... A nie, muszę być przy ognisku jednak. To rozkładam tu śpiwór. Do widzenia. Ile jest stopni? 17. Nie można dołożyć. Nie można. Może coś zagrzeje, jakiś posiłek. No, tak specjalnie, właśnie tylko jedno takie ognisko chyba na każdej mapie jest. Weź dwa posiłki. Niech się to zagrzeje. Thank you.
schowaj to. Czemu nie mogę tego podnieść? Dobra, niech się to grzeje do rana. Znaczy rana nie będzie, no ale dobra. Do obudzenia. Co ja tu niepotrzebnego jeszcze noszę? Ten spray wyrzuci, dwa mi wystarczą na tą chwilę. Śpimy. 8. Tylko czy tu może być zimniej? Nie może być, bo już jest noc przecież. Może jakaś... Czy tu mogą być wichury? I umarłeś. Ognisko zgasło zielone. Ej, zgasło. To, żebym się zdziwił teraz. Jak mogło zgasnąć? Wody nie mam, miałem to robić. Ciekawe jak... No, zmarzłem trochę. Więc ten minus jeden było chyba, tak? Więc mogłem się zdziwić. Tam coś pisało, ale w nieskończoność pisało ogień. Dobra, teraz się nie męczę. Jeszcze w domu dośpię. Dalej łuk, bo tu mogą być wilki. Aha, ono pewnie gasło równo z tym czasem, który odstraszał. Tak mi się wydaje. Dobra, dawaj to. Przecież nie będę oszczędzał zapałek. Bo po co? Druga latarnia, nie chcę drugiej. Matkę w sumie wezmę. Nie bardzo chce mi się to wszystko przeszukiwać. Właśnie mam antyseptyk. Mam, kurde, mam trzy. Bandaże mam, czyli nie muszę zbierać leków. Żarcia nie muszę zbierać, czyli co muszę? Nic nie muszę, jakiś ciuch. Ewentualnie ten słaby. Dobra, to śpi jeszcze. Ile ze 4? Żeby mieć full wypoczęcie przed sprintami, a ja się wymęczyłem i dopiero wtedy zacząłem gonić się ze stworem. Zresztą mam jeszcze krzesiwo. Co tu by jeszcze znalazł? O, woda. Dobrze, już nie muszę gotować. Tu może jakoś ciuch. Przy tych ogniskach dobre dają, to jest nadzieja. Przy tych zielonych, co, jakie to ma statystyki, nie pamiętam. Lepsze od tej czerwonej? O, spodnie dobre. I to ma 0,4. O, słyszę kroki. Spieprzam z tego domu. Jak to się wychodziło tędy? Słyszę kroki. Mam nadzieję, że on cały czas z tamtej strony jest. Coś tam, łuna jest. Czyżby tam było następne ognisko? Tam drzewa za bardzo widać. Ucichły, czyli oddalam się od niego. Co
do doliny też, bo to żeby zaliczyć znaczenia, to muszę wszystkie mapy odwiedzić. Więc teraz planuję pójść. Tylko gdzie tu linę znaleźć? Może będzie przy tym. Przy warsztacie tu. Jakby było, bo bym poszedł do tej nowej mapy. I stamtąd na Forlona. Tylko nie wiem, czy iść na brójkę ten. No, na tą kolejową. Że jest niebo. Bo czas musiałbym szybko przez Forlona przebiec. Później wrócić na Milton przez na skróty. Jakiś trzeba mieć plan, którędy. Gdzie ja doszedłem? Ja się wracam przecież, nie? Jak ja takie kółko zrobiłem znów? Nie no. Coś mnie tu troluje. Zgubiłem się na tym. Dobrze szedłem chyba. Czy tu jest wyspa królicza znów? Tak. Ja pierniczę. No dzięki, że Rekruj na razie. Ale można się zgubić łatwo. Tam są chatki rybackie, nie? Czy znów źle idzie? Nie, jak ja się znów wracam na wyspę. Dajcie mi jakiś punkt odniesienia, bo mnie zaraz coś trafi. Dobra, tu są. Nie wiem, jak ja to chodziłem. Chciałbym to widzieć z boku. Zapomniałem, że tu się nie skacze. Jak błądziłem w kółko. Przez 3 razy zmieniałem kierunek i byłem przekonany, że idę dobrze. Czy te wilki tylko wyją, a ich nie ma? Czy jak to jest? Bo jeszcze żadnego nie spotkałem. Dobra, dajcie mi tu linę. Jak nie, to nie będę mógł pójść na tą nową. Nie ma. Flara. Nie, biorę już zapałek. Co tam jest? Te amunicje. Tamtych domków chyba się nie za bardzo opłaca przeszukiwać. Nie chcę. No, zamknięte. Jeda tu. Chyba nie pójdę na tą nową, bo tam jedna lina tylko. Chyba, że znajdę tu. Co jest? Na rawin. Tu może do chatki na przełaj. Potokiem do góry. Tylko ja jeszcze mgły nie mam, to mógł, żebym trochę pochodził po tej mapie. Mogłem iść jeszcze troszkę do miasteczka. Ciekawe, czy tu jedno ognisko było. Dobrze, szkoda. Daj to w razie czego.
Co to jest? Przez kwinię biorę. Paliwko biorę. Nie, dużo daję tego żarcia. Ja zjadłem te dwie puszki, co tam stały, czy zostawiłem je? Zostawiłem, bo nie wiem, tylko szybko. Już kurczę, całkiem skupiałem. Koło ogniska były puszki. Siedzenie. Teraz mam przekonanie, że je zostawiłem. Mi się obędzie. Jeszcze się nie pokazał nawet znacznik mgły. Dobra, jest potok. A jest znacznik mgły, 19 minut. Pałki. Nie chcę pałki. Dobra, wejdę tam do chaty. Tam prześpię chwilę przed ucieczką. Zjem. Pałki się długo zbiera, to szkoda to brać, czas tracić. No właśnie, zostawiłem. Za bardzo się przejąłem tym, że ognisko zgasło i ucieczką. To może on sobie tam został zjeść i przez to tak się spóźnia za mną. Mam 19 minut na ucieczkę. Gdzie ta chata była? Tam. Czy do tyłu? Nie, tam. Teraz przynajmniej lepiej wypoczęty jestem. Kurczę, to w ogóle nie tu. Czy tu? Tu. Albo nie. Dobra, jak ominąłem to trudno, ale nie, jest dobra. Czekaj, ile jest map? Jest 10? Bo jak jest 10 liścików, to by wychodziło, że na każdej mapie. Sok biorę, ale puszek już mam dużo. Always use more food. Dobra, wyrzuć to. Śpi 4. Chyba mi się żarcie skończy. Dobra, jedz. Dobra, ładujemy to wszystko na sucho. Nie ma czasu. Na... Moment. I to. I to. Okute, mogę się zatruć. Jeszcze się napij. Wyrzuć te puchy. Ja nie wiem, czy ja będę tu w ogóle coś gotował. Jedną zostawię. I lampę napełnij. Nie użyj.
okulary. Dobra, dawaj lampę jak. Co ja tam? Minut na opuszczenie regionu. Ten cały czas chyba z tą lampą. Czemu taki zawsze efekt? Czekaj. Zgłupiałem. Siekierkę wezmę. W tą stronę, tak. Na dole potok. Lepiej iść potokiem. 15 minut, spokojnie. Zapalę sobie jeszcze ognisko przed torami, ale nie, bo tam też będzie mnie gonił. Oznaka. Godzina już jest? O kurczę. Za pierwszym podejściem od razu odznaka. To dużo daje, jak się mapę kojarzy. Go odciągnę tu szprejem. Słyszę jego kroki. Pokaż, czy ten szprej tak będzie dalej działał. Babienie. Potwierdź. Działa. Czyli on do tego znaku przyjdzie. Na tyle, co tam tego czasu, to mam z nim w miarę spokój. Pod czym były lampy? Pod jedynką? Nie to. Nie to. O, to. Co to jest FS Flying Simulator? Czyli ten znaczek ostatni był tylko jeden na całą grę. Okej. Ej, myślałem, że spadnę. Pierwszy raz. Przez ten dźwięk.
Ej, on tu gdzieś jest. Na górze gdzieś, bo się do niego zbliżam. No i teraz pytanie. No nie, to idę na jezioro, bo na tą nową mapę nie ma co. Nie mam w ogóle. No dobra, gdzieś tu był u góry, bo teraz się od niego oddalam. Ale gdzie to? Przecież ty widzisz coś, bo ja nie widzę go, jeszcze go nie widziałem. Gdzieś tam u góry. Co, pociąg będzie jechał? Coś dzwoni. Znów się zbliżył. Niepotrzebnie to tam naszprejowałem. Osobowy płaczyć za liną. Ja nie ma za bardzo czasu na takie włóczenie się. Jak tam pójdę w ciemno, to po prostu pozamiata mnie, bo już się nie wrócę. Jesteś gdzieś? Nie wiem. Tu może być w jaskini. Troszkę mu uciekłem. Ale tu na tej mapie nie ma ogniska prawdopodobnie. Dobra, odpaw to. Albo daj mi tą. Ta się krócej pali. Króliki są. Wilki też muszą być. Fasolka, zupa pomidorowa. Dobra, weź to jeszcze, mam miejsce. Ale nie ma liny chyba. Jeszcze może być przy wagonie. Kawę. Szkoda, że nie znalazłem herbaty, tylko trochę by się na zmęczenie przydała. A, właśnie, przecież mam napój energetyczny, też jeszcze jeden. W razie czego mogłem to użyć wtedy, co mnie gonił. Gdzie ja idę? Kurde, dawno nie grałem. Grey. Kurde. Cały czas skakać gdzieś chcę z pacją. Co jest? Nie można? Ej, bo mnie tu zaraz torwie. Jak tu się wychodziło? Nie jest przejście. Przecież aż tak ciężko się tu nie wchodziło. Zmieniali. Znów. Nic tam nie ma, a coś blokuje.
Dobra, leczę Polinę. Jeszcze co może być w tej jaskini? Albo przy wagonie ewentualnie. Jak nie, to... To się zawijam gdzie? Na jezioro. Ciekawe, gdzie jest ognisko na jeziorze. To jest osobna mapa, tam też była ten przejście między pustkowiem a autostradą. Tylko tam miałem na plecach tego stwora, musiałem szybko przez to przejść. Nie, chyba nie ma. Opał. To jeszcze koło wagonu. Jak nie ma liny, to na jezioro. Siedem minut? Jak? Siedem minut mi zostało tutaj przejść. Ja się do niego zbliżam, słyszę kroki. Nie wiem, czy iść zobaczyć pod wagon. Zobaczymy, jak się będę zbliżał, to uciekam. Ale ogniska chyba tu nie ma, bo nie widziałem nigdzie śladu. A tam też mogła być lina? Chyba nie. No, zbliżam się do niego. Zaraz mi licznik wskoczy. Dobra. Gdzieś tam jest, czyli do liny nie dojdę do liny. Gdzie on jest? Efekt taki, jakby tu stał zaraz obok i ryczał, a kompletnie go nie widzę. To nie mam liny i nie przejdę na tą nową mapę. Przez jezioro to tylko przejdę tak jak najszybciej, żeby sobie zostawić jeszcze tam czasu trochę, zanim mgła przyjdzie. Nie wiem, czy drugi raz nie będę musiał przejść na jezioro. To tu jakbym musiał, to też bym mógł jeszcze, bo 4 minuty to dolecę stąd na wybrzeże, to z wytwórnią. Tam został limit 4 minut. Kurczę, nie wiem, czy iść na... Nie idę na tą zaporę. Tam można stracić dużo czasu. No i widać gdzieś płomień jeziora. Jeziora. Ogniska. Obstawiam, że będzie gdzieś w lesie tam. Albo na jeziorze. Ej, czemu ja się do niego zbliżam? Gdzie on niby jest? Czyli on przechodzi tak przez mapy, jakby przenikał.
gdzieś tam musi być. Czy ja mogę go tu zaszprejować jeszcze? Odstraszanie, nieodstraszanie, wabienie. Dobra, wiej, 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 wiej. Ale nie widzę go. Nie wiem, ile to jest te 100 metrów w końcu. Koło tego znaczka sobie teraz tam zostać. No jak? Albo ja mam jakieś bugi i mi jego nie wyświetla. Metrów poniżej 100 już było, to myślę, że bym go zobaczył, jakby doszedł tam. Aha, on do tego znaczka doszedł i go zlikwidował, czyli znaczek mógłbym gdzie indziej dawać, żeby on miał daleko do niego dojść. Tam nie idę już, bo nie zdążę. W tej chwili, co tak ten dźwięk był, to on na znaczek wszedł. Ale go to chyba zmylił. Bo tak jakby się oddalało. Po dźwięku przynajmniej. Gdzie iść teraz, do Milton? Czy na Forlona? Na Forlona to tak trochę. Albo przebiec przez Forlona, przez tory, pójść tam na zajezdnię. Jest wybór mapy właśnie, dlatego zacząłem sobie od przylądka, bo on jest taki zamknięty, jakby końcówka, już stamtąd tylko w jedną stronę można pójść, żeby mapę wykluczyć już i nie wracać do niej. A można też losowo. Przy losowym to tak trzeba bardziej przemyśleć później, jak iść. Mi się wydaje, że wilki w ogóle zlikwidowali, bo jelenie widzę. Czy to jest wilk? Nie, to jest jelenie. Jelenie widzę, króliki widzę. Teraz pytanie, gdzie jest ognisko? Widać tu jakiś płomień. Tam było widać przez wszystko, przez skały. Obstawiam, że gdzieś przy traperze może być. Na start? No też, ja myślałem właśnie TWM kończyć lub na HRV. Nie widzę płomienia. To chyba nie ma nogi. Gdzieś będzie... Obstawiam ognisko tam przy potoku. Tutaj jest tak bardziej na środku mapy. Choć to ostatnie było na zajęczej wyspie, więc to nie był środek mapy. Więc różnie chyba, być może losują się ogniska. No tak myślałem. Albo pójść tam, tylko najgorzej będzie z doliną. Bo jak dolinę sobie wyłączysz, to już nigdzie nie wrócisz. Więc trzeba szybko przez dolinę, tak jak ja bym musiał teraz do Milton, bym mógł pójść. Przez Milton do HRV, ale na HRV... co, wejść i wyjść. Tam jak ognisko walnął gdzieś w dole, to tam by pasowało na koniec pójść. To się nie znajdzie tego. Dobra, tu bym chciał trochę przespać, bo na razie się uciszył. Pan. Nie, mi się wydaje, że wilki wyłączone. Żeby ani jednego nawet nie napotkać tak z daleka. Trochę dziwne.
Dobra, najpierw spanie, zobaczymy, czy będę miał czas na szukanie, czy za chwilę się zacznie jakieś... No, gdzie to łóżko? Halo, jakiś piwór. Poważnie? Przy łóżku stałem. Czemu się tak oddaliłem? Sześć powinno chyba wystarczyć. Tu nie ma tego ubikacji, nie ma. Nie to. Już słyszę kroki. Trzeba będzie zaraz uciekać. Sobą by jakiś napój. Dobra, ty bóle weź. Co to jest? Nie ma tu nic. Tam jakieś chipsy, nie interesują mnie chipsy. Najbardziej picie jest potrzebne. Przeszukiwanie nie ma sensu. No to czas leci. O, paliwo. Może być jakiś... Hope nobody needs this anymore. Na tanie mogłem w sumie sporo wody znaleźć. Dobra, puszki zjedz. O, 26%. Nie wiem, anulować to. Czy się zatruć? Okej. Okay. Nie no, mleko wyrzucę, to już jest na duże ryzyko. To jest jedyna rzecz, którą się najczęściej psuje, truje. Wyrzuć te puchy. Dobra, idę w stronę torów i chyba do Milton bym poszedł. Nie widzę śladu ogniska. Czuję, że tu gdzieś będzie. Zbliżam się do niego. Bo on był tam w sumie. Może iść na skróty. Do tora. Choć dźwięk jest jakby z jeziora. Bardziej tam przy wejściu. O, wilk. Co ty opowiadasz, wilk? Co jest? Czemu nie mogę naciągnąć? Nie mogę strzelać? Poważnie? O co tu chodzi? To po co mi łuk? Aha, na kucaka chciałem strzelać. Dobra, już wiem. Dobra, idę tędy. Tam już będzie. To one się nie boją tego? Stwora? Czyli jednak są wilki. Tylko mało. Rzadko spotykałem. Tylko ja chodziłem akurat takimi ścieżkami, co zazwyczaj unikałem ich. Tak akurat udało. Chyba, że na Forlona pójść. Później tam na tory wrócić przez Forlona i na Milton tamtędy. Przyszedłbym na koniec na jezioro.
Znaczy nie, to teraz musiałbym jezioro wykorzystać do znalezienia ogniska jeszcze. Dobra, szukam ogniska. Jakby był gdzieś wyżej, to wtedy lepiej widać. Pierwsze blisko wypatrzyłem z latarni. Drugie tam w sumie z wyjścia. To aż dziwne, że zobaczyłem. Dobra, przecież za pierwszym podejściem nie zrobię drugiej odznaki, to nie ma szans. Dopiero jak się dowiem, gdzie są ogniska i czy one się powtarzają, czy losowane są. W sumie Jerry ma później też próbować to, to zobaczę, jak on będzie miał ogniska. Czy w tych samych miejscach? Jakby było koło chaty trapera, to by się ucieszył. Co tam? Kroki ucichły. Tutaj jak niedźwiedź brzmiało. No właśnie, może tu też tak być, że jest kilka punktów i wylosuje ci w konkretnym. Ale dyniek było chyba więcej na jednej mapie, tak mi się coś przypomina, że po dwie chyba, czy więcej. Przy ogniskach jest dobry staw, dobre rzeczy. Ej. To nieźle poszedłem. Jakim sposobem ja przyszedłem z powrotem na tory? Przecież się tutaj... Przedtem też jak szedłem z wyspy tej zajęczej do... chat rybackich, to się zakręciłem, że wracałem. To ładnie czasu zmarnowałem tutaj. Za chwilę mi się mgła załączy. Czyli mgła jest raz, to ten szprej się opłaca wykorzystać w dolinie, bo tam jest duże, tam są duże odległości. Nie zdążysz 15 minut, jakby czasem trzeba było na przykład na TWM wrócić i na inną mapę przejść przez dolinę znów, to tam potrzeba dużo więcej czasu. A ja już na przylądku zużyłem na takiej małej mapie, co nie potrzeba. No ale mądry człowiek jak już zobaczy, co mogłem wiedzieć przed, jak to tyle, co włączyłem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Dobra, wyjdź tu na tą górkę, może jakieś ognisko, bo zobaczysz. Nie ma chyba koło trapera. Pewnie jest gdzieś tam. Przy potoku, to jestem pewny, albo na wyrębie gdzieś. Zobacz jeszcze z góry, bo tak zawsze było widać, że przebijało. Taki punkcik błyskał. No nie wiem, do Milton iść? Trapera na razie zostawię, jeszcze może wrócę na tą mapę. Idę do Milton.
z Milton, można zejść na dół, tam przejść na bagna i znów na jezioro. Ewentualnie odwiedzić zajezdnię i chatkę. Jaki spokój. Czy ja węgla trochę zużyłem? Mam dwa. To weź tak jeszcze ze dwa. Może by teraz wody zrobić, ile mam wody? Litr. Niewiele. Można by tu gdzieś zapalić. Nie wiem, na jakiej zasadzie jest na przykład ta jaskinia. Czy ona jest doliczana teraz do jeziora? Ten czas. Książki nie chcę. Spray. W sumie może tu zapalę. Możliwe, że to nie jest doliczane do niczego. Mam tabletki, to przynajmniej nie wiem, tam jest 4 litry, można nimi chyba tak. Turned out pretty well. Daj węgla. A, jedną puszkę mam. Czy mam drugą? Chyba wyrzuciłem, tylko jedną zostawiłem. To może tu coś było do jedzenia chyba. Takie otwarte, czy już nie? Mam jedną do zjedzenia. Dobra, mam drugą puszkę. Kurde, schowaj to, bo tak to czepisz ty. Dobra, nieważne. Przerób. Nie ty. A więcej mam nawet. Teraz skąd ja przyszedłem? Stamtąd, dobra. Tak. Zobacz, się znów wracam. Ale chyba nie. W sumie nawet... Wracam się? Chyba nawet lepiej, jak się tak zapomniało trochę, jak się długo nie grało. Słyszę tu kroki, czy ja się wracam? Trapper. Nie. Nie, dobrze. Tylko czemu on jest tak blisko? No
długo chyba gotowanie trwało. Dobra, wyrzuć to. Nie mogę. Na HRV zobaczyć, tak tylko orientacyjnie, czy zobaczę ognisko przy wyjściu gdzieś. Choć on mnie może odciąć tam, jak on mi przyjdzie za mną, to jak się wrócę, musiałbym go złabić znakiem w inną stronę. Ominąłem ognisko na jeziorze, nie znalazłem. Pewnie już będą niedługo rekordy, kto ile czasu przed nim uciekał. Wilk. Jeden tu bywał. Gdzieś przy jaskini. No jest tam. Może ja go ominę. Gdzieś za górką. A tu jest już jaskinia. Gdzie jesteś? Tam idzie? Nie, to pień też. Ale jaśniej jest niż normalnie w zwykłej rozgrywce, tak trochę zrobili tej tym zielonym, tak rozjaśnili. Ciekawe, jakby to działało, jakbym był na linie, czy on mnie też wtedy dorwie. Tak po środku liny. Czy ja wyjdę z tym zmęczeniem? Chyba nie. Sprintuj teraz, bo możesz. Co tu ciekawego masz? Jakiś drink tam chyba leży. Nie, ja chcę takich butów. Napój się przyda. Łomu nie mam. Nie otworzę tej stacji benzynowej. Słyszę kroki coraz głośniej. Drink. Dobra, wody i tak już mam.
pod dostatkiem, co to jest słabe. Tu jest na plusie, może tak z godzinę. A nie, bo mam na razie ten buff od napoju. Czyli jak mam zamiar iść na HRV, to muszę przeciąć tędy. O, tam jest. On idzie na skróty przez te mapy, tak jakby przenikał. Na chwilę będzie się do mnie zbliżał dość szybko. On w linii prostej idzie. Tędy się schodziło, czy nie bardzo? O, jest ognisko tam. Tylko czy ja tu zejdę? Zejdę, dobra. Na to ognisko się kierować. Ono trochę tego wytchnienia da. Czy ono jest na górce przy tym domku? Koło Milton? Tak wygląda. W tym takim odosobnionym domku. Choć nie, ja przez rzekę przechodzę. To już jest przy tym. Nie, wzdłuż do góry idę, dobra, tam jest gospodarstwo. Teraz muszę odpocząć. No nie, teraz idę na gospodarstwo. To gdzie jestem? Gdzie to ognisko jest? Nad farmą? Na farmę. No musiałbym się przespać na farmie, nie ma opcji. Na razie go nie widzę, tylko czy klucz znajdę. Wejdę od razu tu, bo tutaj bywał w samochodzie. Jest. Od razu. To się nazywa szczęście. Na górce jest, dobra, tam podejdę jak się prześpię. Co tu jest ciekawego? Wojany swetr, czy on jest lepszy od tych moich? Od tego będzie lepszy. A, ale on jest nienaprawiony, dobra. Wody to ja już mam chyba sporo. O, syrop, jedz to. Zostały po starym evencie syropy. Szafy już nie przeszukuję. Choć tu w tym czasem może być fajne ubranie, ale nie tym razem. Strzelby nie ma. Dobra, jadę 10 godzin. Tylko napij się przed spaniem. Tak, żeby się wyleczyć, bo tu jest... On przychodzi w czasie rzeczywistym, to jest dobre. Można naprawiać się nawet też. W sumie wszystko można robić i czas nie traci. Chodź, słyszę go już, no. To ja miałem tą lampę. Dobra, pij te drinki. Chyba wody mam za dużo już. Ze strzelbą by było prościej w razie wilków. Nie, to w tym ubraniu nigdy nie było. Jest. Dobra, idę stąd, to się już zbliża. Zatem trzeba czas
oszczędzać. Te ogniska są po to, żeby sobie właśnie ponaprawiać ewentualnie, bo tam jest ten czas odstraszania przez jakiś okres. Trzeci liścik. Spray nie. O, lampa jest akurat, mam. Podpalacz mam. Syrop. O! Swetr dobry. Co jest takie słabsze? Dobra, daj za to. Nie, trzeba mi z drugiej lampy. Wyrzuć coś, bo jesteś za ciężki. Tej wody chyba przesadziłem z tą wodą. W sumie to tych szprejów dużo znajduje. Ile razy? 4 razy można jednym. Ktoś tam pełniejszy. Gdzie on był? Czemu tak dzwoni? To jest dźwięk odstraszania go. To mi jest niepotrzebne. Nie wiem, czy też siekierka się do czegoś przyda. Przecież rąbał nie będę nic. Dobra, spróbuję naprawić to. Godzina. Aha. To skórę by trzeba było. Wyrzuciłem niepotrzebnie, to nie ma sensu. Kudy tam na HRV to jest trochę samobójstwo iść chyba. Dobra, nie będę tracił czasu. Aha, i to ognisko tam, jak przyjdę teraz, to będzie miało dalej chyba paska tyle. Dobra, zerknę na HRV, zobaczymy jak wrócę. Czy będzie mi ktoś przeszkadzał? No, tędy nie przejdę. Zeszło w sumie. Trzy karteczki. Aż sobie później, jak skończę, to policzę, ile tych kartek, ile jest map. Czy to jest tak na każdą kartkę, na każdą mapę jest jedna. Dźwięki. Jakby
jakieś takie drzwi skrzypiące. Albo rozstrojone skrzypce. Do kościoła nie wchodzę. Jakieś przy krawędzi, bo tam lubią być wilki przy kościele. Ale inaczej się chodzi, jak nie ma widoczności. Już dwa razy się zakręciłem. Przecież nie wierzę, że mnie obróciło jakoś samo. Po prostu tak jakoś wybrałem drogę. Jezioro przy kościele. Mam nadzieję, że tu żaden wilczek nie krąży. One zazwyczaj są przed kościołem z tamtej strony, a tu już do góry to będzie barak. Tu raczej wilki nie łażą przy baraku. Co tam tak jęczy? Może wilki zabija? Zostanie mi za mało czasu na powrót. A ja nie mam już rozpraszania mgły, czyli zginę tu na tej mapie. Przy powrocie. Sprintuję trochę, bo każda sekunda się liczy. 12 minut później wrócić przez Milton przez farmę. No tam Milton na dole jest jeszcze, przecież to cały czas ta sama mapa. No plus 5, bo później podobno jest 5 na ucieczkę jeszcze, jak jest mgła już. We mgle. No bo później będzie zatruwała. Dobra, tu jest barak gdzieś. Czy już minąłem barak? Nie, no tu chyba tak. Są to i to, ja tak. Nie idę nawet do baraku. Tylko tu mogą być też wilki. Właśnie teraz gdzie idę. Jak tu spotkam, to może być ciężko. Żeby tu nie łaziły teraz. Znajdę jaskinię po ciemku. Czekaj, tu ma być jaskinia. Czy to jest? Już nie pamiętam, jak to było dokładnie. Tu. 10 minut. No, to też w sumie sporo, bez zatrzymywania. Czy się wyłączy licznik? Nie, dalej jest. To nie ma szans. Zginę w Milton. Jak będę wracał.
dalej licznik leci. Chciało mi się FRV. Zobaczmy, gdzie tu jest ognisko, czy się opłaca w ogóle do niego iść. Tu jest dużo lin, więc stamina, zmęczenie. Tędy może zerknę, albo nie, tam będzie lepiej widać. Tam jest taki punkt widokowy fajny. I jest w miarę bezpiecznie, bo wilki są na dole. Dobra, lampę mogę palić, bo mam tutaj paliwa tyle. Wrażenie spokoju znów. Jaka jest temperatura? Minus 1. Tu z tego punktu zobaczę. Pewnie będzie widać ognisko. Tylko czy ono mi... Czy to mi coś powie, gdzie ono jest? Tu jest tak ciężko wyczaić punkt, który się szuka. Tam jest ognisko. O, siekierkę zostawiłem. Tak to bym do tego ogniska mógł dojść tędy łatwiej. Ej, nie widzę. To on mnie tu dorwie. Chyba, że pójdę dołem. Nie ma. Nie wiem, jak on chodzi, ale jak idzie tak na wprost za mną, to ja nie zdążę obrócić, bo pójdę prosto do niego. Nie widać ogniska. Pewnie jest gdzieś aż przy Mamucim jeziorze. Drugi koniec mapy. To dużo drzew. No ale to w sumie muszę spróbować poszukać. Jeżeli chcę drugą odznakę, to nie ma opcji. Nie ma. Misio jest. Gdzieś tam na dole może być. Jak to jest faktycznie, to najlepiej na końcu tu przyjść. Jeżeli to jest tam, przy tym drugim jeziorze. Po drodze jest tyle lin. Znaczy można pójść, jakbym poszedł tą drugą stroną, to tylko jedno wspinanie w sumie. Tylko strasznie dużo drogi. Tu na dole wilki bywały. Zawsze pod tą kłodą łaziły, czyli przerzedzone są chyba te wilki. Nie ma aż tyle. No jeszcze zobaczymy z punktu widokowego, tylko jak tu zejdę, to już muszę iść naokoło. Jest na dole. Idę tam, co zrobię. Linię na dół, później się wspiąć. To w sumie łatwo będzie wyjść, tylko... Pytanie, czy mi ten stwór pozwoli na to, bo tu już nie wrócę.
Muszę iść naokoło. Co tu leży? Plecak. O! Wiedzieli, co mi dać. No to nic, to schodzimy na dół. Tylko czekaj, jak stamtąd? Nie no, drugą stroną nie ma sensu. Muszę tędy wrócić, tak jak idę, bo... Jakbym chciał naokoło, to faktycznie koło jeziora tamtego bym musiał. Tu na górze chyba jest szansa na karabin. Ognisko widać. Tam. To jest gdzieś przy tej jaskini, przy rzece. Tak mi się wydaje. Tam, gdzie łoś. Drewno. Dobra, gaś to. Pokaż mi to, gdzie... Stąd będzie widać... O, nie widzę. Halo. Zgasło? Dobra. Zjedz i napij. Zjedz to. O, to jakaś końcówka. I woda. Woda. A, mam ten. Kawę mam. Dobra, trzeba tu zejść jakoś. Chyba na raz. W dół się tak nie męczy, jak do góry. Tylko jak ja tu wyjdę? Na energetyku w sumie, mam dwa jeszcze. Tylko jak ja tędy będę chciał wrócić, to spotkam potwora. On mnie wygoni na drugą stronę. Zobaczymy. I tu spanie musi być gdzieś w tamtej jaskini pewnie. No i gdzie to ognisko było? Idę koło wodospadów. Mi się wydaje, że był po stronie wodospadów. Ej, słyszę jego kroki coraz wyraźniej. Czy on jest gdzieś tam? Może zdążę do ogniska. Gdzie on jest? On jest tam. Było? Coś tu harczało. Chyba jest za tą skałą. Tylko przy tym ognisku spać, czy kurczę znów od razu wiać. Wstrzykiwacz, woda, opaska, ale tu mi nadawali. Jeszcze tylko sakwy brakuje, żeby to wszystko dźwignąć. Dobra, coś trzeba powyrzucać. Łuk chyba już wyrzucę. Znaczy to takie nienaprawione w ogóle. Dobra, zostawię jeszcze łuk. Woda. Trochę bandaży. W sumie to ja, jak się wyśpię, to już powinienem to unieść. To wyrzuć. Spać przy tym, czy tu jaskini. Kawy porobię sobie.
Nie woda. A, nie miałem. Dobra, wypij jedną. Już się trochę męczył. Zobaczmy jeszcze herbatę. Dobra, idę do jaskini chyba spać. Tylko pytanie, czy on idzie za mną. Nie wiem, z której strony mi przyjdzie. Jak uciekać. Zobaczymy właśnie, jak działa to ognisko. Czy ono zgaśnie z rana. Tu powinna być jaskinia, tylko nie tędy. A tu może być karabin. Przy trupie, czy nie? Jest. O, nawet dobrej jakości. To nie wiem, czy rewolwer nie wyrzucić. Ile waży? U, przekroczone. Wyrzuć te. Jedne leki. Chyba opału trochę wyrzucę. Ja prawie w ogóle nie. No, tylko że ja prawie nie mam opału. To wyrzuć. Też prawie nic nie waży. Tu coś może mi być nieprzydatne. To... Tak na. Na szybko to ciężko się w coś wybiera. Z jedzenia mam dużo w sumie też. Ale nie mam jakichś puszek. Wyrzuć ten syrop. Dobra, idź spać. Zanim on mnie zlokalizuje. A ognisko jak? Jest jeszcze? Jest. To do jaskini. Teraz pytanie, czy iść na drugą stronę, tamtędy się wspinać i naokoło mu uciec, czy wracać tą samą drogą. Czekaj, gdzie ta jaskinia? Tu. O, skarpety dobre. No, niezłe ciuchy. Ubierz to. Rozmów. No jest, dobra, nie zauważyłem. To musiałbym... 11 spać. Tylko czy ja napity? Napity, dobra. I zjem je w nocy. Wiem. Dobra, to... Zobaczę, czy do tego ogniska, czy ono jeszcze się pali, czy jak pierwszy raz do niego podchodzę, to wtedy się dezaktywuje. Nie widzę go. Ono jest tam. No idzie od tamtej strony, muszę uciekać mu naokoło. Dobra, to uciekam niż nie do zastanawiania. Tylko tam nie pamiętam trasy. Będzie błądzenie. Chyba, że tędy naokoło muszę iść i wyjdę lidą z powrotem. Mogę spróbować, jak coś to będę uciekać, tylko że po linii będzie wolno. Stąd zobaczę, czy... Czy się ognisko jeszcze pali, bo może będzie wyżej. Nie, ono chyba... Jak znajdę pierwszy raz, to się dezaktywuje po jakimś czasie. Nie wiem, iść tą liną? To strasznie wydłuży podróż.
No, trudno. Jest po lewej. Tylko jak on idzie tak na skróty cały czas, tu będzie jeszcze jedna lina. To on mnie dorwie. Teraz idę w stronę do niego jakby. A, nie mam siekiery. Nie przejdę. Zjemnie. Szybko spróbować zejść jeszcze. I uciekać naokoło koło tego. Wabik może mu tu dam? 130. Zjemnie. Gdzie jesteś, gnoju? Odstraszanie. Spróbujmy to odstraszanie. Jak to działa? A, ucieka. Dobrze, no to ktoś mi mówił, że to nie działa. Działa. Tylko nie wiem, gdzie ja go odstraszyłem, w którą stronę. Może mu wabienie jeszcze tu dam. Niestety. Mus. Dobra, przemknąłem koło niego. Tylko linę, żebym nie przegapił w takim stanie. Nie pamiętam, gdzie ona była. Czy ja jeszcze zdążę na tym zastrzyku wyjść do góry? To jest pytanie. Gdzie ta lina była? Tu. Dawaj. Przynajmniej do półki. Mini drink. Czy do końca iść? Dobra, złapał moje odstraszanie. Nie wiem, muszę chyba. Wyjdę? Czy poprawić drinkiem? Dobra. No idź na to. Co on robi? Czemu się ześlizgnął? Nie dojdę. Za strasznie szybko mu ta ręka schodzi. Wyjdę? Wyjdę. Dobra, wiejemy z tej mapy. Znów go nie widziałem. Walnij jeszcze kawę. Trochę tego doszło. Oka. Na tej mapie może być ciekawe. Tamtędy schodziłem.
Gdzieś tu tą półeczkę trzeba znaleźć, tylko tu wilki bywały, dawaj mi. Spróbę. Tam nie przejdę, muszę naokoło. Milton będzie przesrane też w tym czasie to zrobić. Czy tu wejdę? Jakby wszedł, to by był skrót w sumie, ale chyba nie. Misia jaskinia. No to pij. Dobra, jest to jeziorko, to tu powinno być po... za tą kłodą do góry i wyjście. No tam naokoło mi się nie chce, bo po ciemku mogę nie znaleźć tej trasy. Teren misia sobie tak przeszedł. Nie, jednak tu nie wyjdę. W jaskini spanie. Tylko czy jaskinia się zalicza jeszcze do tej mapy znów teraz, bo tam mi liczyło jako Milton. Cześć Napoleonka. No jak, no, wieje przed czymś, co jeszcze nie widziałem, jak to wygląda. Jakimś stworem. Zachciało mi się tu na Dolinę Wodospadów. No jak mam go pokazać, jak ja byłem... O, gdzieś tam jęczy. Byłem koło niego niby, a i tak go nie widziałem. Kurczę, dam rady dojść do mostka. 22 minuty i będzie mgła. To na każdej mapie jest inny czas. Zbliża się. Chłopie. Ty się teraz nie męcz, bo trzeba uciekać. Jak on się zbliża teraz? Nie może się zbliżyć. Przecież idę od niego. Jak? Znaczy tak na styku jest, bo on trochę szybciej idzie ode mnie, bo jestem zmęczony. Kawę. Nie widzę. Umrę. No takie jest jak walienie. O, oddalam się. Dobra, bo on tam gdzieś utknął widzę. Spać, ja muszę się przespać. A ogniska zużyłem tu i tam, więc go nie odstraszę. Znaczy mogę go odstraszyć w tym. Na Milton chyba nie psikałem odstraszania. Porządnie najedzony? A, udźwig lepszy. On idzie górą. Spotkamy się. Dobra, i tak za chwilę muszę kończyć, także nie wiem. Myślałem, że i tak szybciej mnie zje, a tu już 2,5 godziny chodzę. No bo niepokój jest, jak on jest blisko, wtedy wskakuje niepokój. Walnę dżemkę na... przy wejściu do jaskini. Powinno wystarczyć. Tylko zużyłem. Jeszcze mam jeden ten energetyk. Jedną kawę.
Tak, resetuje. Musisz od nowa zaczynać. Tylko już był ode mnie poniżej 100 metrów i tak go nie widziałem, jak on to wygląda. Czy tak jak na tych obrazkach. Dobra, dawaj tu. Śpiwór. Napojony jest. 11 godzin. Podnieś. Lampa. Tylko tu mam już tylko 8 minut w Milton. Muszę tylko przez Milton przejść. Chyba na Forlona pójdę. Przez ten. Przez farmę. Tutaj to ja byłem. Spreje zostawiłem. Czyli mam już ile kartek? 4. A, ty mówisz, że pić się chce, chłopie. Możliwe. A co to za ikonka? No to pewnie włączę, jak już załapię, jeżeli załapię te odznaki. Choć nie wiem, czy przy pierwszym podejściu tą drugą zrobię. Mam 4. 4 z 6 recruits. No już czwartą kartkę znalazłem. I teraz byłem na w tej dolinie wodospadów. Czekajcie, ja tu idę, tu idź. Koło farmy trzeba wyjść. I tam. Tylko tu się boję, że mi w Milton braknie czasu. Mam 7 minut na przejście przez farmę, a tam na dole po zejściu liną dalej jest Milton, więc to będzie dalej zaliczało. Niby później jest jeszcze 5 minut na ucieczkę, jak już minie ten czas, ale tego jeszcze nie wiem, czy to tak jest faktycznie. Sprintu brakuje. Tak cały czas bym sprintował. Nie najedzony idę. Nie ma czasu nawet zjeść. Jakieś chipsy. Dobra, może nie umrze jeszcze. No możliwe. Tu jest duża szansa teraz Milton. Było chyba mniej czasu w Milton, bo tam na przykład na Dolinie Spokojnej Rzeki dało mi 22 minuty po tym czasie takiego chodzenia. A w Milton było mniej na pewno. Więc to chyba zależy od wielkości mapy, ile masz czasu do mgły. Nie, po prostu ile przetrwasz maksymalnie, chyba o to chodzi. No i zebrać wszystkie 10 kartek z wszystkich map. Aż sobie policzę, ile jest map, ktoś tam wie. Ja zebrałem na pustkach. Na autostradzie, na jeziorze nie znalazłem, tutaj w Milton znalazłem i, dobra, jestem koło kościoła i znalazłem, no tam na HRV. Ale w takiej imprezie strasznie źle chodzi, ciężko wyczuć, czy idziesz dobrze. Czekaj, z tego jeziora, żebym źle nie poszedł. Tędy. 4 minuty. No zobaczymy za chwilę, zdechnę czy nie. No i ten spray, to ten trzeci znak ze spraya faktycznie tylko na całą grę jest jeden. Więc tak jak tu.
opłacałoby się go użyć na przykład teraz. A ja tak sobie użyłem od razu. Trzeba podsprintowywać, bo będzie dętka. Dobra, już za bardzo zakręciłem. O, tu skały. Bo te pozostałe znaki można na każdej mapie robić. Odstraszanie i wabienie. I działa to odstraszanie. Ktoś mówił, że nie, ale jak psiknąłem tam przy wodospadach, to na liczniku pokazywało, że się oddalał szybko. Tak jakby uciekał od tego miejsca. Dobra, tu zejdę tak przez łąkę, pójdę, bo nie wiem jak górą, czy nie zabłądzę. 3 minuty, Toxic Fog. To nie zdążę, to mnie zatruje. Dobra, są te drzewka. Dojdę w 3 minuty tam na dół jeszcze. O, wilk już zdechł. Właśnie tak pisało, że jak będzie ta mgła, to zwierzęta zdychają. Biedny wilczek. No zaraz ja zdechnę. Jeszcze 2 minuty. Ale to miało być 5 minut. Oszuści. W 5 minut może by mi doszedł. Tylko jak to będzie zabijało? Instant czy po trochu? Dobrze idę? Doliny? Czy już zabłądziłem? Jak zabłądziłem, to trudno. Nie, chyba dobrze. No to są 2 minuty, tam jeszcze zejść, całe jezioro. Nie ma szans. Czekaj, źle idę. Już jestem na jakiejś rzece. Źle poszedłem. Trudno. Zaraz głaz. A spróbujmy, może ten spray będzie jednak drugi raz. Nie, nie będzie. To nic, to umierajmy. Może z rewolweru mogę się zastrzelić. Nie wiem, jak ja tu mogłem skręcić tak. Faktycznie ciężko znaleźć teraz. A tu nie będzie liny jeszcze. Gdzie ja idę? Dobra, koniec dętka. Znów na jakąś wodę wyszedłem. Umieramy. W dół rzeki. Tu trzeba wyjść na górę. Chyba, że ja idę w tą drugą stronę. Dobra, dokąd dojdę? Krakersy zniszczone, baton zniszczony. Mgła mi psuje jedzenie. Tu jest jakiś spad. Kawa, wszystko jedzenie mi zniszczyli. Czyli trzeba więcej czasu sobie zostawić. Nie, ja całkiem jestem z innej strony. Już wiem gdzie, nawet przy tej rzece znów. Toksyczna mgłajca. Życie po prostu spada. No i dość szybko. Nawet nie wiem gdzie jestem już teraz. Czekaj, tu jest trup. Nie, nie ma szans.
zdezorientowałem się w pewnym momencie. Szedłem dobrze, mogłem iść przy skałach, jednak tamtędy i bym szybciej doszedł. A czuję, że ja jestem w ogóle w zupełnie innym miejscu, tylko mi się wydaje, że tu jest, gdzie myślę. Czy tu jest? Jest. Znalazłem zejście, ale nie przebiegnę całej mapy do czasu, gdy się uduszę. Gdybym znalazł od razu linę, to by się udało. No, chyba bym przebiegł do przejścia na Forlorn. A nie ma tu jakiejś opcji, żeby się podleczyć. Musiałbym mieć zastrzyk. No, umrę na jeziorze. Nie, no, dusi się. No i teraz... Gdzie? Tylko przecież kawał drogi. No przecież tu jest druga lina, no faktycznie. Na tej linii umrę i spadnę. To nawet bym chyba nie zdążył normalnie. Bez tego. Po prostu za mało czasu sobie na Mildon zostawiłem. Jakbym nie przeszukiwał farmy, tylko od razu uderzył na HRV, to bym zdążył. Chyba że na niego poczekam, żeby mnie zjadł. Chociaż chyba nie zdąży przyjść. Panie, chodź tu. To cię choć zobaczę na koniec. Czy umrę wcześniej. Jak mnie pożarł? Mgła mnie zatruła, kłamią. 4 z 10 stron. No, jak na pierwsze podejście, 2 godziny 31 minut. Nie, chyba nieźle. Mógłbym inną trasę wymyślić, na koniec pójść na HRV. Bo przez Milton jednak ciężko przejść z tymi linami, z tym wszystkim. Tylko skąd zaczynać? Z pustek jest najlepiej w sumie zacząć i mieć to już za sobą. Przylądka pustki. Później CH, później ewentualnie wziąć tylko lina, żeby była i zejść, bo trzeba by było zejść na tą nową mapę. Znaczy dziś już nie, bo teraz pójdę sobie do takiego jednego Jerego. Zobaczyć, czy jemu się uda, bo on chyba o 19:30 na YouTubie zaczyna. Jak jemu pójdzie? Może się coś dowiem nowego i inną taktykę będę miał. Ale spróbuję, żeby, bo muszę znaleźć te 10 kartek. Tylko inną taktyką. Ciekawe, czy te same miejsca są, w tych samych miejscach są ogniska. Bo w dziwnych miejscach były, tak szczerze mówiąc. Na przykład tu, nad domem rolnika. Nawet tej doliny nie odwiedziłem. Ciekawe, ile tam jest czasu. Tam powinno być 30 minut do mgły. Jest kawał mapy. Tylko strategia tu jest ważna. No i orientacja, żeby się nie zgubić, tak jak tu pod koniec. No ile mi brakło? Myślę, że z 1,5 minuty. Jakbym szybciej, to bym przeszedł do Forlorna. Zważywszy, że już wilki były wytrute tutaj na jeziorze. To by mi się dobrze szło. Nawet... No mniej by, bo jeszcze później przecież nie umierasz od razu, tylko masz jeszcze jakiś czas, ile życia. Dobra, to dzięki na razie. Nie wiem, czy jutro będę drugi raz próbował, czy coś innego. Zobaczę.
No, można oglądać powtórkę. Albo sobie pójść tamto czerego, takie TLDPL kanał na YouTubie. On to będzie o 19:30 miał to streamować. I będziesz miał od nowa, bo on od początku zaczyna. Co potwierdzi? A, wcisnąłem od nowa. A, nie zauważyłem. A właśnie, w tym samym miejscu mnie wystartowało, czyli na każdej mapie jest ten sam spawn. Bo tu jest pod tym. No. Poszedłem po łuk na górę od razu i na ten. To mogłem po łuk w sumie nie iść, po co mi był łuk. No, on dobrze gra w to, bo zna tą grę bardzo dobrze. To może będzie dobre przejście. Wszystkie kartki znajdzie pewnie. To na razie, cześć. Thank you.